Nie ma to jak wybrać się do lasu w umalowanych ustach, ale jak moja mama zawsze powtarza, dbaj o siebie, dbaj, bo nie wiadomo, córko, kiedy możesz trafić na tego jedynego. Koleżanki powtarzają, trzeba mieć zawsze ogolone nogi, bo nawet w karetce możesz spotkać swojego rycerza, swojego księcia. Taka heca. Tutaj właśnie, w tym miejscu, ładuję baterię. Tutaj można być sobą. Au! Właściwie to wszędzie trzeba być sobą. Słuchajcie, pieprzyć to. Czekajcie, zatrzymam rower, bo jednak wolałabym się nie przewrócić. Jeszcze tylko słowo powiem o jednej rzeczy. Ten kask. Dzięki Domsonowi. Ja go założyłam. Ja nigdy nie nosiłam kasku, słuchajcie. Nigdy. Ale goniłam moją córkę, żeby zawsze pamiętała, żeby zawsze zakładała. I ten nawyk u niej udało mi się wypracować. No a ja dopiero po tym, co się wydarzyło, ale zawsze jak zakładam ten kask, myślę o Dominiku. Dominik. No i kochani, tutaj jest taka cisza, tu jest tak niesamowicie. Ja dzisiaj wzięłam ze sobą coś, żeby zrobić sesję zdjęciową. Wkrótce statywy, wkrótce wyruszę do lasu. W ogóle zrobić coś całkiem, coś mi tutaj wychodzi, całkiem nowego, całkiem innego, czym jeszcze się nie zajmowałam. Ale to wkrótce pewno o tym opowiem. Także, drogie panie, bo tutaj apel do was. Dbajcie o siebie. Nawet do lasu można się umalować. A co? A kto nam broni? O, widzicie? I tak zaraz to zajdzie, bo wiadomo, że pod spłynie już zaczyna płynąć. No co tam? Drzewa też na nas patrzą. A jest spośród drzew jest dużo drzew męskich, także odróżniacie płeć? Tak a propos? Ktoś się może śmiać, ale z drzew też płynie energia damska i męska i są tutaj takie drzewa w tym lesie, do którego jeżdżę. I ja to rozpoznaję serduchem. Czuję, ale to facet na przykład, albo o jaka piękna brzoza kobieca. Idzie ktoś? Nie idzie. Jesteśmy sami. Ja tak naprawdę nigdy w lesie nie jesteśmy sami. Nigdy. Jak przechodzę tutaj z moimi łapaczami, to słuchajcie, wydarza się taka magia. Kilka razy przyszedł jeleń, ale one oczywiście stoją w bezpiecznej odległości. Przyszły sarny, gdzieś tam przebiegał jakiś lisek. Jest niesamowicie. Las ma w sobie życie. Las ma w sobie taką energię. Możemy się do tych drzew poprzytulać. One nam naprawdę bardzo wiele chcą dać. I też biorą od nas, wiadomo. Zabierają nam nasze troski, nasze smutki, nasze złe emocje. Warto spróbować poprzytulać się do drzew. Ja jadę dalej, a wam życzę dobrego czasu. Co tam mi jeszcze przychodzi do głowy? Napijcie się dzisiaj dobrej herbaty. Ja tak naprawdę dzisiaj pojechałam szukać jesieni, ale jeszcze jej nie ma. Ktoś powie, o Boże, Karolina, chcesz przyspieszyć wszystko? Nie, po prostu jesień kocham, no. Nic na to nie poradzę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że w ogóle to oglądacie. Trzymajcie się, pa.